Julia Mafaszyn-Kuczyńska i Michał Danilczuk to nowa, gorąca para. Tak przynajmniej mówią plotki. Ich uczucie miało rozkwitnąć na planie Tańca z Gwiazdami. Czy tancerz faktycznie przeprowadził się dla ukochanej do Polski? Takie historie nie zdarzają się często na planie Tańca z Gwiazdami, ale zdarzają. Media w Polsce obiegły pogłoski o tym, że Julia Mafaszyn-Kuczyńska i Michał Danilczuk są parą. Chociaż zainteresowani nie zdołali jeszcze potwierdzić miłości, od plotek aż huczy. Blogerka modowa miała okazję zabrać już głos, Mafaszyn i Danilczuk parą. Sensacyjne doniesienia. Serwis Party opublikował na swoich łamach sensacyjną informację, jakoby specjalnie dla Mafaszyn Danilczuk miał zrezygnować z wcześniejszego miejsca zamieszkania i osiąść w Polsce. Przesłanki od anonimowej osoby z bliskiego otoczenia gwiazdy miały potencjał, żeby zrobić wokół siebie szum. Michał dla Julii przeprowadził się do Polski, chce być blisko niej. To oczywiście początki związku, ale świetnie rokującego. Nie chcą mówić o tym publicznie, oboje są ostrożni w kontakcie z mediami, cenią swoją prywatność, ale i spokój, powiedział informator. Danilczuk przeprowadził się dla Mafaszyn, w rozmowie z Shownews Gwiazda przekazała jednak, że podane redakcji Party informacje nie są zgodne z prawdą. Wszystko dlatego, że Danilczuk mieszka w Polsce już od kilku dobrych lat. W swojej krótkiej wypowiedzi skrytykowała nawet informatora, wskazując na to, że ktoś chciał po prostu rozdmuchać dalekie od faktycznego stanu rzeczy plotki. Problem w tym, że Michał przecież mieszka w Polsce już od paru lat. Ktoś chciał zabłysnąć, a finalnie nie wyszło. Ja jestem przyzwyczajona do dowiadywania się z mediów o tym, co się dzieje w moim życiu, ale Michał właśnie dowiedział się, że się przeprowadził do Polski, a przecież mieszka tu, powiedziała.